Siemanusie, witajcie akurat w nowej serii i porównujemy sobie piłkarzy. To jest porównanie Gundogana z Yaya Touré. Tak. Czekajcie, sobie tutaj włożymy w moje folieczki. To tak prezentują się. No ja wyciągłem je z albumu, po prostu tam zostało mi się parę, no to mówię. No, mówię sobie, że coś nakręcę raczej. No więc Gundogan. Chyba go widzicie pięknie. Dobrze, jest. No i kto tu jeszcze jest? Oczywiście Yaya Touré. Mam nadzieję, że widzicie go pięknie. Dobra, spoko. No, wyciągniemy sobie i zaraz zobaczymy, jakie mają statystyki. Oczywiście Gundogan trzeba liczyć, że jest młodszym zawodnikiem. Oczywiście Yaya Touré, kurde, chyba ma 29 lat, sorry, że mnie możecie nie słyszeć troszeczkę, ale muszę sobie ogarnąć tu w koło mojej tak pracowni, jakby do nagrywania. Więc dobra. Więc Gundogan, świetny zawodnik, który nie poszedł na kasę od Borussii Dortmund, ma bodajże, nie wiem, 20 parę ileś lat. Wiem, że Yaya Touré albo ma 30, 29, to jest dziewczyn, który Gundogan słynie z tego, że potrafi podać, jeszcze utrzymuje ten Borussię jako taką. No, trzeba to powiedzieć. Nie wiem, czy włączyłem ten. O, tak sobie zrobimy. No i po prostu jest zajebizdy. Tak jak ja mówię. Teraz czekajcie, bo tu mam dosyć daleko. No i teraz. No, Yaya Touré, powiedzmy, że strzela piękne bramki z rzutów wolnych ogólnie. Tak samo też potrafi Gundogan przyrąbać. Ale dla mnie w tym starciu by był remis, bo Gundogan jeszcze jest młody i wiele musi się nauczyć. A Yaya Touré jest po prostu starszym, doświadczonym, defensywnym pomocnikiem. Czy tam już ofensywnym, nie wiem, myli mi się to. Więc jak dla mnie, no to remis tu powinien być. No, jak tam wy uważacie i proszę was, nie... Nie dawajcie lajków w dół, po prostu nie w dół. Nie tak w dół, tylko wiecie, w górę. Tak to ja mówię. No, w górę musi być. No, więc w górę łapki. To dla mnie już będzie coraz lepsze. I pamiętajcie, że często będzie ta seria, bo... Nie wiem, wpadło mi jakoś do gustu, no bo... To, co Szalony robił ten... Hiszpanię na kartach, to trochę od niego może ściągłem, ale to jest moje, który lepszy, więc możecie ściągać to, ale powiedzcie, że to jest pomysł, na przykład Bill Limited Collector. Nie chcę się jakoś tym chwalić, ale po prostu ja czasami sobie myślę, co mam tutaj zrobić, żeby wam się podobało, żebyście nie dawali łapko w dół. No to więc wymyślam. Nie jest to trochę łatwe, teraz mam akurat testy z zaliczenia, no ale dobra, nie mówmy już tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i mówcie, kto, jaki to jest wynik. Czy Gundogan wygrał, czy wygrał Yaya Touré? No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i na razie, hej.